Cześć, witam wszystkich na kanale. Dzisiaj będzie zaglądanie do mikrofali, co tam w pośrodku jest. No i oczywiście mikrofala ma 11 kg. No i oczywiście łapkujcie, subskrybujcie kanał z demontażami. Idziemy sobie zdjąć tą pokrywę. No i co my to tam mamy w pośrodku? Same fanty. Solidne fanty. Mamy tutaj transformator. Bardzo duży. Widzicie sami. Transformatorek jest wyciągnięty. Bardzo ładny. Jeszcze sprawdzimy, czy jest. O, aluminiowe dwoje jest z jednej strony, a z drugiej strony jest miedziane dwoje. No, to połówka będzie aluminiowa, no i połówka jest miedziana, więc będzie do rozbiórki. No, teraz musimy sobie wyciągnąć magnetron. Magnetron jest właśnie to, co podgrzewa nam potrawy. To jest właśnie to tu. No jeszcze będzie wiatraczek. No i w niedzielę będzie rozbiórka rozrusznika na miedź. Od kanału Łukaniów Koblin. To jest kanał, który mi podesłał. Taki sobie silniczek. No i ogólnie zapraszam wszystkich do oglądania moich filmików z odzyskiem miedzi, aluminium. Bierzemy sobie magnetron. Teraz wydostaniemy go sobie. No to jest oto magnetron z mikrofalówki. Widzicie, jak to wygląda. Tu są takie dwa magnesy. Bardzo silne. No i jeszcze sobie wydostaniemy tu ten wiatraczek z tej strony. Zrobimy sobie śruby. Musimy jeszcze zwarcie zrobić, aby nas to problem nie poraziło. To jest kapacytor. To jest właśnie kapacytor, który nam bardzo duże napięcie ma w pośrodku, więc trzeba go po prostu zwarcie zrobić. No i jeszcze wyciągniemy tutaj sobie wiatraczek. Wiatraczek ma tu cewkę miedzianą tu z tej strony. Jest taki silniczek. Widzicie sami. No jeszcze co my tutaj mamy? Mamy tutaj jeszcze jakiś dzwonek. Żarówka, która się spaliła. No i więcej. Jeszcze tutaj jest silniczek ze dolnej strony. Silniczek sobie też wyciągniemy. Taki malutki silniczek, który obraca talerzem. No więc będzie trochę miedzi chyba z tego. Też. Silniczek taki malutki. Kolejne fanty. I reszta są po prostu blachy. Jakieś takie spinacze różne. Dzwonek.
rozłomu. Kabelek sobie utniemy. Kabelek sobie utniemy. Bo gruby fajnie. Widzicie? No i co teraz z tymi sprzętami tutaj? Tutaj jest magnetron. Po środku jest trochę miedzi. No i tu jest obudowa aluminiowa. No i bardzo łatwo to wyciągniemy sobie. Po prostu. No. Tu wyciągnęliśmy sobie taki transformatorek, bardzo sympatyczny. Oto z tej mikrofali. Niestety jedno z dwóch było, jest aluminiowe, no ale drugie jest miedziane, to cięższe. Więc w przyszłym odcinku sobie zdemontujemy ten transformator oraz potem magnetron. No i jeszcze to jest kapacytor. To jest powłoka aluminiowa. No i jeszcze jest tutaj. Tutaj w tym jest też miedzi. To jest taka cewka miedziana. No i prawdopodobnie w 90% tu będzie miedź w tym miejscu. Zapraszam do subskrybowania, komentowania. Widzicie, miedziane zwoje tu jest bardzo ładne. Po prostu miedź. Lekka miedź. No i tu teraz rozbieram. Przecinam, to jest też miedziane. Tylko gruba miedź tutaj jest. W tym. Mikrofalówka miała 11 kg. Więc solidna waga. Tu jest też trochę miedziuchy. W tych drucikach. Tak. No. Jeszcze chyba tutaj trzeba jakoś poszpecić. No. Jest taki elegancki zwoje. Bardzo ładny, miedziany, nie? No i ogólnie dużo tego jest w tej mikrofali. Ja w przyszłym odcinku sobie to tu chyba zdemontuję szlifierą. No i będzie odzysk miedzi tu z tych oto sprzętów. A ten tu transformatorek sobie rozbierzemy innym sposobem. No więc zapraszam do kolejnych odcinków demontaży. No i pamiętajcie o subskrypcjach. No oraz łapka w górę. No i komentowaniu. Tu jest taki mały silniczek. Tu też będzie trochę miedzi w tym. No i dziękuję za patrzenie. No i do przyszłego odcinka. Do widzenia.